Siemaneczko kochani, no jakiś czas temu z małym weszliśmy na klarę tutaj w Misfit. Dzisiaj wybieramy się na troszkę większe wyzwania, a mianowicie idziemy na tork w parku szkielarnej. Pokażę wam kolejną jego część dzisiaj. I już wiem, że łatwo nie będzie, gdyż tork jest dużo, dużo wyższy niż klara. Aczkolwiek jest na niego trochę łagodniejsze podejście. Tylko że z małym na plecach, wiadomo, łatwo na pewno nie będzie. Ale już jakiś czas temu postanowiłem, że go też zaniosę i na tamten szczyt, więc potem przyjdą kolejne, mam nadzieję. Bo chyba trzeci w kolejce będzie Margenton i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki co, dzisiaj pogoda jest fajna, więc my lecimy, czekamy na kobiety, aż się w końcu zbiorą i do zobaczyska na miejscu. No i my dojechaliśmy na parking. Ogólnie idziemy zaraz w góry, tutaj już piękne widoki są, ale pokażę wam po drodze naprawdę, dlaczego warto, będąc w Kilarni, odwiedzić tork, dlaczego warto poświęcić troszkę czasu i wejść na niego. No wiadomo, są trzy rodzaje trasy, żeby obejść: 40-minutowa, 60 oraz 2,5 godzinna. No a my pójdziemy sobie, zobaczymy jeszcze chwilę, którą pójdziemy, ale to wszystko jest przed nami. Jesteśmy tutaj na parkingu i potem będziemy tutaj do góry właśnie zasuwać. Może pójdziemy jeszcze nad wodospad, który już widzieliście kiedyś u mnie na kanale, także u Andrzeja na kanale, ale to mówię za chwileczkę. Zdecydujemy, którędy pójdziemy. Oczywiście po drodze żal nie skorzystać z darów natury, a mianowicie jagód, których jest tutaj pod dostatkiem. Mały je uwielbia, więc zaraz mu trochę nazbieram, niech sobie powcina. I lecimy dalej, widzimy się już przy pierwszych stacjach. No i korzystając z tego, że mały się trochę ociąga dzisiaj z maszerowaniem, tam idzie z Martą i Izabelą, ja pokażę wam troszkę widoczków po drodze, zanim dojdziemy jeszcze do samej góry, żeby na nią wejść. Zobaczcie, tutaj strumyk, niby nieduży, który płynąc sobie w dół, później zmienia się w jeden z najpiękniejszych wodospadów w okolicy, a mianowicie Tork Waterfall. Tak jak wspominałem wcześniej, widzieliście go już kiedyś u mnie na kanale, a także u Druida, że niepozorny, a później tworzy coś naprawdę pięknego. Także jak pójdziemy dalej, pokażę wam jeszcze w innych miejscach te strumieki. To naprawdę są piękne, warte do zobaczenia. O, dotarła moja ekipa dzisiejsza. Bubuś, pomachaj wszystkim. A, no Bubuś jak zawsze zajęty rzucaniem kamyszków, także jesteśmy w pięknym miejscu. Mam nadzieję, że to, co wam dzisiaj pokażę, spodoba wam się tak jak mi. No, także już przysposobieni do spinaczki, chociaż myślałem, że dalej zajdzie na swoich nóżkach, ale nie chce mu się, no więc postanowił jechać na plecach. Jest ciepło, 19 stopni, ale pochmurny dzionek dzisiaj w miarę, więc słońce bardzo nie pali, nie ma wiatru, więc mamy idealne warunki na to, żeby iść do góry. I zobaczycie po drodze już niedługo, gdzie idziemy. A idziemy, zaraz wam pokażę, odwrócę kamerę i pokażę wam. To jest jedna z części tej góry, gdzie idziemy. Tutaj dookoła już są same wzniesienia. A my idziemy przed siebie tą piękną ścieżką. Tutaj, jak widać, dzisiaj turystów będzie dość sporo na szlaku, bo pełno samochodów było na parkingu. No i zobaczymy, jak będzie dalej. No i ten strumyk, który widzieliście wcześniej, teraz będziemy go mijać w kolejnym miejscu. Każde z tych miejsc jest równie piękne, według mnie. W tym parku jest takich miejsc naprawdę pełno. Ten szum wody, zapach lasu, śpiew ptaków jest naprawdę ukojenie dla oczu, serca, uszu, duszy. Pięknie. Krystalicznie czysta woda. Górska woda, dobra woda. A my lecimy. Pierwsza większa górka, pierwsza mała zadyszka, ale przed chwilą szło dwóch panów, zobaczyli jego mościa na plecach i stwierdzili, że właśnie czują się zawstydzeni.
że oni ledwo podeszli, tak, a ja niosę dziecko na plecach. No ale co zrobić? Za mały, żeby sam wszedł. Także lecimy dalej. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Polecam. Jeśli będziecie mieli okazję być tutaj, polecam wam poświęcić trochę czasu i przespacerować się tędy. Jest naprawdę pięknie. Żyjecie? Super. No i część przez las mamy już za sobą. Wychodzimy teraz już na bardziej otwarty teren, więc troszkę więcej będzie można wam pokazać, jak to wszystko tu wygląda. A wygląda zacnie, pogoda świetna. I idziemy do góry, do góry, do góry, do góry. Co chwilę kogoś mijamy na drodze. Jedni wchodzą, drudzy wchodzą. Także jest super. Do zobaczyska przy kolejnej stacji. I kolejny mały przystanek, żeby wam pokazać tutaj strumyczek z bliska. Zobaczcie na tą krystalicznie czystą wodę. Jak ona sobie tutaj pięknie z tych gór spływa. Naprawdę woda jest kryształ. Dlaczego można by wejść do niej i się ochłodzić nawet, ale z małym na plecach? No nie bardzo, nie bardzo. Spójrzcie. No pogoda jest cudna. Po prostu cudna na dzisiejszą spinaczkę. Lecimy dalej. To będzie dłuższe podejście niż myślałem, no. Co chwilę trzeba czekać za kobietami. Zostały gdzieś tam z tyłu. To zdjęcia, to coś. To znowu zmęczone. A ja mam zamiar spróbować zrobić podejście na szczyt bez przystanku. Czy się uda? Szczerze wątpię, ale zobaczymy. Jak na razie idziemy i rozkoszujemy się tym, że widokiem piękna Irlandia, a właściwie Parku Narodowego Killarney. To spójrzcie na to. Miśka, co takiego pająka złapałem. No i my tak mniej więcej w połowie drogi. Idziemy tam. A zaraz zaczną się takie ścieżki, kładki drewniane, kamienie. Potem będziemy śmigać do góry i wtedy zobaczycie, jaki piękny widok jest przed wami. Także teraz, tak jak ci ludzie przed nami, będziemy szli takim zygzakiem po prostu w tą, na samą górę. Takie małe udogodnienie co do spinaczki. Drewniane kładki, kamienie pięknie poukładane, żeby po torfie nie trzeba było iść. Co poprawia komfort spinaczki. No my jeszcze nie weszliśmy na szczycie, a już widoki są coraz bardziej zacne. Tam stara droga do Kenmare. Też już jako szlak turystyczny służy tylko i wyłącznie. Ale przed nami jeszcze cała ta droga na górę. Także lecimy dalej. Spójrzcie na te widoki. Już widać jeziora tam w oddali. No na nagraniu może jeszcze ich nie być widać, ale już jest coraz piękniej. Im wyżej, tym ładniej. A my już tam od tej drogi idziemy w górę, w górę, w górę. Cały czas zygzakami, więc trochę jeszcze do przejścia mamy. Ale lecimy dalej. Bubuś, pomachaj. Super. Stąd już będziecie widzieć jezioro, o którym mówiłem wcześniej. Jak widać, my już całkiem sporo żeśmy przeszli. Jesteśmy tak mniej więcej w połowie wysokości. Także jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Damy radę. Muszę wam powiedzieć, ciężko. Zobaczcie na to. Tam, jak widać, tą drogę stamtąd żeśmy ruszyli tak bardziej. Mała przerwa, mały musi nogi rozprostować, piluchę trzeba mu zmienić. Chwilę capnąć i lecimy dalej, ale łatwo nie jest, ale damy radę, no mamy jeszcze może połowę drogi przed sobą, także spoko. Chyba zaraz tu umrę, powiem wam, że oj, brakuje się już, a jeszcze chyba ze 300 metrów w górę przede mną padam na twarz. Ale jak sobie obiecałem, że go tam zabiorę, to go tam zabiorę. Choćby nie wiem, co się działo. Najgorsza, coś mi się wydaje, będzie droga w dół.
łatwo nie będzie. Ale damy radę, widzimy się już na górze. Czas na kolejny zacny widoczek. Spójrzcie na to. Jeziora w Killarney wyglądają przepięknie. Hałaja. Trochę wąsko tutaj, ale to nic. Zobaczcie. Trochę wam potrzęsie kamerą teraz, ale chcę, żebyście zobaczyli to, co ja widzę. Thank you very much. Spójrzcie na ten widok. No spójrzcie na to. Jest po prostu pięknie. No i dosłownie 2-3 minuty dzielą nas od samego szczytu. Teraz by nie dać rady, to już bym musiał chyba tu zdechnąć. Wejdę. I potem zacznę się zastanawiać, jak ja stąd zejdę. Powierzcie mi momentami to podejście. Spójrzcie na te skały. Jest. Bubuś, pokaż się. Ale Bubuś w ogóle się nie zmęczył, wyobraźcie sobie. Dobra. Idziemy razem na szczyt. I zaraz się włączę. Jak będę już przy samym szczycie, wtedy zobaczycie ten piękny widok. I tak oto z małym na plecach zdobywamy dzisiaj tork. Zaraz ujrzycie to, co chcę wam pokazać. Spójrzcie na to. Spójrzcie na ten widok. Zobaczcie. Warto było się pomęczyć. Warto było się pomęczyć, żeby tu wejść, żeby to zobaczyć. Jest po prostu cudnie. Spójrzcie na to. I tak kilka słów mojej refleksji, wiecie. Nie jestem małym człowiekiem. Mam dość sporą nadwagę. Palę fajki nałogowo od bardzo długiego czasu. Ale warto czasami zmierzyć się z własnymi słabościami. Trochę siły, uporu, by dać dziecku te chwile radości i zabrać go tu, właśnie, w takie miejsca. Warto czasami wypuć płuca dosłownie, przepraszam za język, trochę mi się plącze, naprawdę jestem wykończony. A teraz czeka nas długa, długa droga na dół. Jak widzicie, już schodzimy, gdyż na górze, na szczycie długo nie wytrzymaliśmy, po prostu pełno muszek, tych małych muszek, które od razu gryzły, wlatywały do oczu i uszu i trzeba było stamtąd uciekać. Mama idzie za nami gdzieś tam daleko z tyłu, wiesz? Mama musiała z Belą trochę dłużej odpocząć. A my idziemy, żeby małego te muszki nie atakowały. Także po co mówię o tym wszystkim? Nie ma rzeczy niemożliwych. Wystarczy trochę uporu, trochę samozaparcia i można zrobić wszystko. Trzymajcie się i do następnego, kochani. Ale wiecie, co wam powiem? Najlepsze to są reakcje ludzi. Im wyżej spotykasz ludzi na szlaku, tym bardziej są zdziwieni, jak widzą małego na plecach. Reakcje są zazwyczaj bardzo pozytywne. Niektórzy są bardzo zdziwieni, a niektórzy po prostu gratulują tego, że w ogóle się odważyłem z nim wchodzić tutaj na plecach, trzymając go na plecach. No tak to ujmę. Sam jestem zdziwiony, ale dałem radę. Dałem radę. A teraz już idziemy sobie w dół. Mały, pokaż się. Uśmiechnij się tu do wszystkich. Bubuś, uśmiech. Teraz patrzcie. Człowiek tu zasuwa, zmęczony już jak cholera. Puściłem muzykę trochę, żeby po drodze mieć muzyczkę. Więc mały poszedł sobie spać. I śpi. Już zbite pół godziny, może dłużej. Śpi. Takiemu to dobrze, nie? Wszedł na górę, nawet się nie zmęczył. Nie, powiem wam szczerze, że myślałem, że na górze po prostu trochę odpocznę przed zejściem, ale niestety było tyle muszek, tych meszek cholernych małych, nie dawały na spokoju, więc żeby nie pogryzły małego, po prostu musiałem po dosłownie 5 minutach od wejścia na szczyt zacząć schodzić na dół. I tak już mamy większość trasy za sobą. Myślę, że jeszcze 40-50 minut powinien być przy samochodzie, więc zajęło nam to około 3 godzin. Wejście, zejściem, no może ciutkę więcej, ale jestem dumny z siebie, że dałem radę i z tego śpiącego jegomościa też, że wytrzymał, pomimo tego, że pewnie trochę się wynudził, to dał radę. Co, pozdrawiam was serdecznie, zachęcam do subskrypcji, lajkowania, udostępniania, róbcie co chcecie,
Ja Was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się. Dzień się dzisiaj nie kończy. Jeszcze idziemy na koniki. Jedziemy pojeździć sobie po lesie. Mały już jest szczęśliwy. Także zaraz będzie w kasku i będzie jechał. Jedziemy na koniku, tak? Mama, Bela, koński zad, koński łeb i dziudziu. Pomachaj wszystkim.